Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Dzisiaj miałem przyjechać tak turystycznie, posiedzieć bardziej z Kubą, pośmiać się z tego, co tu dzisiaj będzie próbował łowić, ale postanowiłem łowić precyzyjnie, blisko. Podnęciłem dużo wałków. Oczywiście tradycyjnie glina z jokersem i się udało złowić dwa leszcze. Zaraz wam pokażę je. Nawet nie rozwijałem kamerki, dopiero teraz rozwinąłem. Siedzimy elegancko, walczymy z Kubą. Witam. Siema Kuba. I ten, i mówię, może się coś uda jeszcze nagrać, może to być dzisiaj właśnie ten dzień konia. Złowiłem dwa grube leszki, zaraz nagramy, pokażemy wam. Wziąłem, tylko pożyczyłem na chwilę siatkę od Kuby, żeby je po prostu chwilę przetrzymać i je szybko puścić, wam pokazać na nagraniu. Także już od razu na starcie może macie dawkę niezłych, fajnych ryb. Pomierzymy je i zobaczymy, co z tego dalej będzie wychodzić. Mam nadzieję, że nie przeszło to stado po prostu jak tornado i nie zjadło mi całej zanęty, tylko się zatrzymało i zaraz będą następne sztuki. Okej, okay, weźmiemy jeszcze tylko miarkę. Dobra. Zobaczcie. Oba w ciągu 5 minut dosłownie. Jeden jest taki wielki. Zobaczcie. Ten ma 53 cm. A ten drugi jest mniejszy. Jest taki, zobaczcie. Widzicie? Ten drugi ma 49. Gdzie ja kurwa tym morzu? Szybko te wypuścimy, albo go wezmę. Jest. Jest też taki 50. O, i urwał się. Urwał przypon. Wielkie. Dobra, puszczamy je. No, poszedł duży. I ten też. Okej. Okay. Niech pływają. They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Jest branie następne. Ale biorą. Ja p***, ale biorą. Jest. Jest ryba, ale ładna. Już jest wielki leszcz. Ogromny. Ale wielki. Ale dostojny. Chyba moja życiówka. Moja życiówka. Bez podbieraka. Jest. Udało się. Ale leszcz, patrzcie. 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 Ale wielki. Nie mam.
Nie jest to mój rekordowy. 60 centów. 60. Wypasiona, patrzcie. Ale wielki. Dobra. Branie na drugą wędkę. Jest. Też coś ładnego. Ale ryb. Tym razem mniejszy. Okej. Taki mniejszy, zobaczcie. Ale o wiele dłużej trzeba było czekać, to była, przynajmniej to była piłka. Taki mały. No Kuba. Witam, witam. I co? I nic, a co? Co, dzisiaj będzie na zero? Nie wiem, zobaczymy. Czekaj chwilę. Tu kurde, te kluczyki cały czas coś tam, takie jakieś, nie wiem. Nie, to musi być mocno. No wcześniej też nie było, a pusty hak wyciągłem. Nęciłem parę wałków. Posiedzę tak do 10 po 12, jak nic nie będzie, to się zwijam. To jest dokładnie 20-15 minut. Nic nie dało to denęcenie, tak szczerze wam powiem. Więc właściwie to się będziemy zwijać, co nie Kuba? Tak. No i ja kończę, tak jak widzieliście wcześniej. 4 wyjęte, 1 spięty. 4? Czy ile w końcu? 4 moment. Chyba, nie? Czekaj, bo naklikałem sobie tutaj. 4. 4, 1,60, 2,50, 1,48 i 1,40 będzie chyba. No niestety Kuba na zero. No Kuba, dzisiaj wygrała w końcu moja taktyka. Kolego, dzisiaj grała rolę precyzja moim zdaniem. I tyle. Jak to grało? Co mi smakowało? Także słuchajcie, na koniec roku z grubego trochę dostałem leszcza. Większego. Myślałem, że więcej przyjdzie, więcej się utrzyma. Może za duże stado, za szybko mi zjadło, nie wiem, cały czas się zastanawiam. Może za mało zanęciłem, może trzeba było od razu donęcić. Jest wiele niewiadomych. Były ciężkie warunki, mam nadzieję, że się podobało. Dlatego jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo. Siemanko, pozdrosy, yo.